Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej Ruchu Narodowego w Radomiu. Szanowni Państwo, chcieliśmy poruszyć bardzo istotną kwestię infrastruktury w Radomiu, a dokładnie dróg i ich stanu. Wiemy, że w Radomiu były ostatnio remontowane drogi, było wyremontowane Rondo Kozienickie, które później okazało się ponownie do remontu. Tak samo długo toczył się remont jednej z kluczowych arterii, przecież Wojska Polskiego, która również ma dochodzić na lotnisko w Radomiu. Tak więc tych problemów i renowacji dróg troszeczkę było, ale nadal jest wiele dróg zaniedbanych od wielu lat, w zasadzie już można powiedzieć od dekad. Jedną z takich dróg jest chociażby właśnie wylotówka DK-12, drogi krajowej numer 12 na Piotrków Trybunalski, gdzie w Radomiu jest ładna droga, wyjeżdżając tylko z ronda, jedziemy w stronę Piotrkowa, jest beznadziejna droga wyjazdowa i tylko mijamy granicę Radomia i mamy znów piękny asfalt. Ta droga jest po prostu w fatalnym stanie i chciałbym tutaj, aby o tej sprawie opowiedział więcej kolega Mariusz Szczemiński z Ruchu Narodowego. Dzień dobry Państwu. Powinniśmy być teraz w Radomiu, w dzielnicy Kieszków, przy drodze krajowej numer 12, ale jesteśmy tutaj i również jest to bardzo dobre miejsce, żeby o tym mówić, ponieważ tutaj znajduje się siedziba władz, które są odpowiedzialne za stan techniczny tej drogi. Drogi, o której będę mówił, czyli drogi krajowe, są to jedne z najważniejszych dróg w Polsce. Służą one do sprawnego i płynnego transportu kołowego pomiędzy najważniejszymi miastami w Polsce, największymi miastami oraz najważniejszymi przejściami granicznymi. Droga krajowa 12 służy do połączenia wschodniej i zachodniej granicy Polski. Niestety w Radomiu, w dzielnicy Kieszków, jest ona w bardzo złym stanie technicznym. Droga krajowa w tym miejscu również służy ludziom, którzy mieszkają w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego do dojazdu do pracy, szpitali, instytucji państwowych, urzędów, szkół. Niestety jest ona w fatalnym stanie. Bardzo duża ilość dziur, które są doraźnie łatane, ogromna ilość kolein, spękań poprzecznych, brak ciągów pieszo-rowerowych. To wszystko sprawia, że droga nie nadaje się do użytku i jest niebezpieczna dla jej użytkowników. 20 sierpnia złożyłem wniosek do MZDiK w Radomiu z pytaniami, jaki konkretnie organ odpowiada za tą drogę, za ten konkretny odcinek drogi. Otrzymałem odpowiedź, że takim organem w Radomiu jest prezydent miasta Radomia. I może on zarządzać tą drogą przy pomocy innych organów i takim organem w Radomiu jest MZDiK. Zadałem również pytania, czy i kiedy ta droga zostanie wyremontowana. Dostałem odpowiedź, że nie ma konkretnej daty przebudowy tej drogi, nie ma zabezpieczonych środków w budżecie miasta, nie ma również skończonego projektu przebudowy tej drogi, co jest oczywiście skandalem w moim przekonaniu. I rażącym tutaj działaniem na szkodę miasta, ponieważ ten odcinek drogi jest reprezentacyjnym odcinkiem drogi. Jest to wjazd do Radomia, powinna to być nasza wizytówka, a jest to antyreklama, antywizytówka. Po prawej stronie mamy tablice, na których jest hasło, było do tej pory i mamy nawet w logotypie miasta Radom Siła w Precyzji. Teraz pytanie do pana prezydenta, czy o taką precyzję panu chodzi? Myślę, że nie o taką precyzję panu chodzi i czas już wziąć się do roboty, czas skończyć z tym, przestać zastanawiać się, czy warto, czy nie warto przebudować tą drogę, czy trzeba, czy nie trzeba. Trzeba przebudować tą drogę jak najszybciej i czas wstać z fotela, wbić symboliczną łopatę w budowę i jak najszybciej zrobić to, co już dawno powinno być zrobione. Należy to zrobić dla mieszkańców Radomia, dla narodu, dla Polski, ponieważ to droga nie tylko Radomia, ale droga krajowa i należy to zrobić jak najszybciej. Dziękuję bardzo. Tak jak mówił kolega Mariusz, infrastruktura jest podstawowym elementem, jeżeli chodzi o rozwój jakichkolwiek inwestycji w okolicy czy w Radomiu. Tak bardzo ważna jest droga krajowa, a tak zaniedbywana. Ja pamiętam ponad dekadę temu, jeżdżąc jeszcze do liceum w Opocznie, przejeżdżając tą drogą, ona była w tak fatalnym stanie, jak jest teraz. Może przybyło tylko pojedynczych łat, natomiast nadal jest to droga wyboista, którą się bardzo ciężko jedzie i można sobie zwyczajnie uszkodzić samochód. Taką drogą również jest wylotówka na Warszawę. Mamy teraz obwodnicę Radomia, którą potrafili rządzący bardzo szybko sfinansować i wybudować, więc apelujemy również do władz miasta, aby porozumieli się z rządzącymi. Przecież oni się doskonale dogadują jako banda czworga, więc niech zrobią chociaż coś dobrego dla Radomia i okolicy. Wybudują dobre drogi, zmodernizują drogę krajową numer 12 i tą stary ślad E7 na ulicy Warszawskiej, aby
te główne arterie w Radomiu były wreszcie przejezdne i przyjazne dla mieszkańców, a nie sprawiały, że mieszkańcy częściej muszą odwiedzać mechaników samochodowych. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma pytań, to bardzo serdecznie dziękujemy.